Witam moi drodzy. Może zmniejszę trochę rozdziałkę. Jak zmniejsza rozdzielczość, zajebiście. Dobrze, zmniejsza rozdzielczość. Very high. Wyciśnijmy sprzęta. Najbardziej jak się da. Music, dialogues, może trochę. Wiem, że chyba nie muszę, ale może trochę jednak ściszę, jakby mnie nie miało być słychać. Language. Dlaczego mam language? Polish man. Polish. Oczywiście, że Polish to jest gra dla Polaków, a nie dla English. English nie zrozumieją tej gry. Pełen celowanie. Ręczne przeładowanie broni. Automatyczna zmiana magazynka. Zmycie broni przy celowaniu. Razer Chroma. Ręczna, to jest na nie. A, to białe jest na nie. Tak. Aktualny postęp oraz wszystkie zapisy gry zostaną skasowane. Czy chcesz rozpocząć nową grę? No raczej nie grałem wcześniej. Czy jesteś pewien, że chcesz grać w grę, którą być może grałeś, a nie wiesz? O nie. A, dobra. Wiesz co, nie wiem nawet. Musiałbym sprawdzić, czy jest obsługa Superpada. A nie wiem, może zaraz zobaczymy. Rozkaz numer 21. Przed pola mokrej. Przed pola mokrej. No nie mogło gość, nie płacz. Kurwa, Tadek brzmi jak Gimper. Może podkładał głos. Andrzej, dobrze się czujesz? Coś blado wyglądasz. Oj, chyba nerwy nie wytrzymują. Oho, zbliżamy się już do naszych pozycji. Słyszałem, że Niemcy mają dużą ilość wojsk. Oby nas ominęli. Nad ranem wielu nie został zbombardowany przez ich samolotów. Całe miasto stoi w ogniu. Przecież tam nie stacjonują żadne nasze wojska. Tak. Też myślimy się mieście w ogóle. Dobra. Skończcie te pogaduchy i skoncentrujcie się. Okopy jak w czasie pierwszej wojny. Wszystko musi się jak najszybciej znaleźć na swoich miejscach. Kowalski. Tak, panie poruczniku? Ty idź i przenieś amunicję do okopu. Skrzynie są kawałek dalej. A, nacisnę na spół, zastrzelę. Zastrzelę Polaka! Idzie.
Farfluchte pole. Lagi samo, bo to jest zajebiście wymagająca gra. Nie, ja sobie żartuję, wiesz, optymalizacja, no i tak jest lepiej niż w Cyberpunku. Nie? O, nie mogę nic ustawić więcej. Wczytaj grę. O, nie ma zapisz gry. Ale by było, jakby zginął na samym wstępie. Używanie apteczki, wróć do strefy. Apteczka uzupełnia całe zdrowie. Zajmij pozycję w okopach. Dobra, już tam idę. No, ale to jest, wiesz, to jest gra zrobiona za żadne pieniądze. Naciśnij to, aby oddać strzał, aby wycelować. Kiedy chowasz się za zasłoną, możesz użyć, aby ich wychylił. Aby zmienić broń, ciach. Dobra, granaty są szczególnie skuteczne przeciwko grupom przeciwników. Wybierz granat z ich wybuchu, przytrzymaj, wymienisz i pójdź wyżyć. Działy podane, strzały oddane we wrażliwe miejsce jak gła powodują poważniejsze rany. Niesamowite. Naprawdę? Nie. Zizierbans! Sherman! Przeładuj. O Jezus Maria. O Jezus Maria. Shit, man! Traf... Szwaba. Traf szwaba w sam mózg. W mózg! Shit, nie trafiłem. Przeładuj to, Witchaven. Pięknie, nie ma to jak postrzelać do Niemców. Musiałem trafić szwaba jeszcze. Może nie zginę. Te. Apteczka, dawaj. Tak, na to wygląda. O, dzięki. Miałem działko. O, znowu miałem działko. Broń niestety miałem przegrzać, różni działem kawy. No widzisz? No, gdzie jest jakiś szwabol? Jo! Nice! Szok! Nie no, na razie jest nieźle. Ale szwaba rozerwało, widzieliście to? To jest piękne, to było. To było piękne. Gdzie tu jest jeszcze jakiś czołg? Shit. Powinno go było rozerwać, no, na litość boską. Deprzyj niemieckie natarcie. Kolo, dawaj apteczkę.
Przydał najbliższego punktu, który został ich zabity. Niesamowite. Ale nie, na padzie to jest dno, kurwa. Na padzie nie gram w to. Chujnia. Fuj. Co to, nie widziałaś tego? No to raczej przez lagi, a nie. Nie, to nie tylko lagi, to jest też, zajebiste. A fajnie, że 2 sekundy są od momentu, jak wyjdę na pole. Jak wyjdziesz poza pole akcji, to masz 2 sekundy, żeby do niego wrócić, nie? Ja się tak zastanawiam, bo czasami te gry są robione przez ludzi tak jakby, którzy kurwa w ogóle nie grali w grę. Na Battlefieldzie jak wychodzimy, czy na Call of Duty na przykład, jak wychodzimy poza pole, no to odlicza tam powiedzmy te 10 sekund, tak? 9-10 sekund, a tutaj kurwa 2 sekundy i już nie, jesteś pozamiatany. No bo to jest ich pierwsza gra. No nie bądź taki już... Potrzebuję wsparcia! Nie no, na razie jest okej. Na razie jest okej. 10 minut później. Ale dobra, to gówno jebane. Kto robił tą grę, kurwa? Chyba Gimpę. Dobrze, że gra mi mówi, co mam robić. What? Strzeliłem tak dla zasady. Strzeliłem dla zasady. A otrzymałem kwas. Jeśli wiecie, o czym mówię. Ja po prostu dałem na bardzo wysokie detale. No ale wiesz, no ale to jest... Ja ci powiem, ten też miał taką gównianą optymalizację Hatred na początku, bo to są gry robione, wiesz, no to są indyczki, no Jezus. Jakby mu kurwa wybuchło działo. Tak. No troszkę do dupy, bo mogli zrobić system taki jak na Call of Duty, czyli regeneracji zdrowia. To jest o wiele lepsze. Musisz posiedzieć tak z 15 kurwa minut w ukryciu. Popatrz, Niemcowi spadł kask z głowy. Niemcowi spadł... Zostaw tą broń. Dawaj apteczkę, kola. Się nie śpieszy, bo nie musi. Idzie pojski! No raczej łatwa nie będzie. Oż kurwa, już mnie napierdala. A skąd mnie napierdala? Przecież się schowałem. Uwielbiam ten tekst. Znaczy, te nagrane głosy są zajebiste. To dobrze. Bo nie wiem, co mam kurwa robić. O, oh, shit.
shit, man. Trochę zjebałem. Szczerze mówiąc, to nie wiem. Zestrzel samolot. Yeah! Wszystko. Jeszcze tylko milion chińskich samolotów. Ale się rozdupczył pięknie. Lagi są przejebane. Teraz nie. Lagi są przezajebiste. Ja pierdolę. Jak co najmniej jakbym kurwa gra włączył Cyberpunka na maksymalnych ustawieniach. Może jest ray tracing włączony. Wydaje mi się, że to te krople deszczu tak napierdalają i... O ja pierdolę. Fu, kurwa. Siadaj za CKM. Spoko, ja też ich nie postrzegam jako ludzi, stary, nie przejmuj się. Tak jakbyś chciał makrele postrzegać jako człowiek. Przegrał ci się karabin, kolo. Na razie nie mam czasu na leczenie. Regli wrogowie sobie już nie upuszczają broni, aby zabrać broń, użyj przycisku. Ja wiem, czyli idziemy na szabr. Shit! Całe 10 kroków zrobiłem. Fajne, nie? Błyskawice są niezłe. Na początku to nie wiedziałam, co to jest. Nie, wygląda sobie to całkiem nieźle. Całkiem okej. Okay. Panowie, to jest
dostaliśmy informację, że Niemcy przejęli nasze bunkry. Nie rozumiem tylko tych lagów. Muszę wyjść do menu, bo to jest przejebane. Tak się nie da. Tak się nie da grać, panie i panowie. Tak, teraz tak. Dobrze, później wezmę. Jakość grafiki. Jakość odbić. On nawet... Mam średnia najwyżej. Dam średnią ilość detali. Średnią ilość detali. I zobaczymy, jak teraz będzie działać. Dalej co? Dalej są lagi. Już nie są takie, jak były. Chociaż wygląda tak samo. Wygląda to tak samo. Panowie, dostaliśmy informację, że Niemcy przejęli nasze bunkry. To będzie ich trzeba zabić. Każdy powód jest dobry, żeby kogoś zabić. Znaczy, żeby zabić Niemca. Panie poruczniku, ale ten samochód jest chyba za mały na nas. No co ty nie powiesz? No co ty nie powiesz, szeregowy? O, kurwa. Jestem ciekaw, kto podkładał głosy do tej gry. Profesjonaliści. Nie, no oczywiście ja sobie robię, żartuję sobie, nie? No uważam, że powinna być poprawiona optymalizacja, jak na razie. Jeżeli komuś zależy na moich uwagach, jakichkolwiek, powinno się poprawić optymalizację. Bo co by nie mówić, Enemy Front wygląda lepiej, działa lepiej. Więc optymalizacja jest zmiana. Ale wiadomo, że w takiej grze to nie liczy się za bardzo za specjalnie grafika, bo to jest po prostu pierwsza gra o kampanii wrześniowej, nie? Więc... Na Steamie, no. Cholera jasna. Znaczy indyki zawsze są upierdliwe, jeśli chodzi o poziom trudności, bo indyki to są gry robione no, przez ludzi, którzy nie mają doświadczenia i nie potrafią tego zbalansować odpowiednio, nie? Więc to jest akurat norma. Ale te lagi są najgorsze w tej grze, te lagi są kurwa okropne, ja tutaj dałem już detale na średnie, bym musiał dać na najniższe kurwa. No wygląda, no. Piotrek, Heniek, całe szczęście, kompletnie nas zaskoczyli. Strzelaj, Nikatel, opowiesz później. Ja pierdolę. Nie ma to jak w czasie akcji mieć, kurwa, pomoc. Jeszcze przeładuj broń. Ale dobrze, że szybko przynajmniej przeładowuję. Schwabenstein. No przecież dostał w mózg. O! Teraz siadło na czaszkę. Musimy iść dalej. Nie ma czasu. Wiem. Miałem nadzieję, że zdążymy oddać. A cały czas nie. Nie przejdę się. Ale na pewno na tym nie zważam. Ale kurwa, to się da podnieść? Poczekajcie, bo to jest... A, da się! A, i taki jeszcze mam karabin. CKM! CKM! Gdzie
Pięknie mnie zdziarał. Nie, uważam, że ewidentnie regeneracja zdrowia. Jeszcze nawet to sterowanie jest okropne. Okropne, kurwa, no popatrz, nie mogę się nawet ruszyć. Wpada w jakieś, kurwa... No, no pewnie błoto. Ja tak abstrakcyjnie nie myślę, jak to, może tu jest błoto. No ja wiem, ale ja pograłam sporo w różne indyki i widzę, jak to... A to nie, bo oni się bawią w tak zwany realizm, wiesz, oni się chcą bawić. Zamiast zrobić lepiej, lepsze odgłosy broni, zamiast zrobić lepsze odgłosy broni i zoptymalizować grę lepiej, to oni wolą bawić się w... To oni wolą bawić się w jakieś głupoty typu realizm w grach. To realizm jest niepotrzebny, to jest strzelanka, tu nie ma być żadnego realizmu, kurwa. Jeżeli jest realizm, no to sorry, podchodzę do działa, stoję od niego metr, działo wybucha, ja dalej żyję, nic mi się nie dzieje. Szwab mnie trafi jednym pociskiem i nie mam połowy energii, no coś tu jest nie tak. Z bunkra! Browning, dobry karabinek polski, Browning. Ale powiem wam, że spodobał mi się zwiastun nowego Battlefielda. Spodobał mi się zwiastun. Taka totalna zabawa, naprawdę. Jest to taki skitowany ten zwiastun, totalny taki kicior, nie? Ale to jest jak na Battlefieldzie. Na Battlefieldzie faktycznie można wyskoczyć z samolotu i pierdolnąć kogoś rakietą, nie? To jest jak na tym zwiastunie. Super, jeszcze nie przeładowałem broni, moja wina. Ta. Chowanie to tak, jak najbardziej. A, żeś dostał, no. No bo po co tu robić zapis, nie? No przecież mnie spierdoli mnie zaraz działko, zryje mi mózg. Tego kretyna tam wyeliminować, bo mnie zaraz zajebie. Kurwa mać. Nie, no masakra jakaś. Shit. Tyle powiem, a to nawet się nie mam gdzie schować do kurwy. Ładuje i nawet nie przeładowuje, nic mu się nie przegrzewa. Tak.
Już dead. A, pierdolę. Naprawdę, zamiast pracować nad zajebistym poziomem trudności, czy nad tym, że po wodzie idzie się gorzej niż kurwa po glebie, to lepiej jest zrobić tak, żeby optymalizacja była dobra. I żeby trochę udźwiękowienie, wątpię, bo to robią filmy do mało ambitne. Jak widać zresztą. Ale wiesz, ale znaczy, wiesz, w sumie naprawić mogą, wiesz, Enemy Front też miał problemy, jak optymalizacyjne i ogólnie, jak pojawił się 2 tygodnie później, już był całkiem grywalny, ale, no, ale to jeszcze, to trzeba zobaczyć, no nie mam tu nigdzie nawet, żebym miał jakoś wybrać poziom trudności. Chyba, że była. Wejdę do menu. Zmniejszę detale jeszcze na minimum, kurwa, bo mi sprzęt nie daje rady, kurwa, przy tej grze. O. Nie, wydaje mi się, że to nie ma znaczenia, jak on by coś miał. Ręczne przeładowanie. Kozynka, ręczne przeładowanie. Interfejs gracza, Razer Chroma, nie wiem co to jest, Razer Chroma. Nie wiem co to kurwa znaczy, Razer Chroma. Shit. Razer Chroma, może nie wiem, ale to powinno być w opcjach graficznych raczej, aberracja chromowa. Razer Chroma, może. No to ja, może ja to po polsku czytam. Może to jest jakieś angielskie słowo. Patrz. Ale patrz, zmniejszyłem, dałem na minimum i napierdala. Jeszcze gorzej chodzi. Ja pierdolę. Ja nie mam na razie nic tak naprawdę do samej gry. Sama gra ok, może być trudniejsza i tyle, nie? Wybierz poziom, o co to jest? O kurwa, myślałem, że wybierz poziom trudności. Aż się podjarałem, ale nie, jednak nie. Średnio, no i chuj. Nie, nic od was kurwa już nie chcę. Teraz zapisał chyba. Good game. Very good. Very good game. I love it. I fucking love it. Bardzo dobra gra. Very good. Oj, panowie, będzie sporo, kurwa, łatania. To jest bardziej dziurawe niż droga do Wąchocka. A raczej droga w Wąchocku już samym. The way it's meant to be played. No, not this game.
Kontynuuj, okej. Wydaje mi się, że bardzo długo pracowali nad tym papierosem. Więcej pracowali nad papierosem niż nad całą grą. A może ten papieros się jara w tle. Dlatego gra tak chodzi. O, teraz jest lepiej. Patrz, widzisz, kurwa. Zobacz, jak ładnie działa. Już 60 klatek. Wygląda tak samo, jak wyglądała, ale to jest plus. Nieważne, czy włączasz grę na minimum, czy na maksimum, wygląda równie świetnie. Myślałem, że da się przebiec. Myślałem, że dam radę przebiec, ale nie dałem. Nie da rady oszukać, dzień dobry. Nie, nie. Good game. Wiesz co, chować się można, tylko tutaj nawet jak się schować, jak sama widzisz, schowam się i napierdalają mnie i tyle mogę zrobić. Pociski przez kamienie lecą, no i tyle, i pozamiatany jesteś. O, widzisz, ja już kurwa przez skały przeleciały. Jeszcze nie widziałem, patrz. To może być ta nowa niemiecka technologia. Pociski naprowadzane. No, naprowadzane na 5G. Prosto na twarz. Ta gra mi się cholernie kojarzy pod względem skurwiałości. Skojarzy mi się z Mortyrem 2. Mortyr 2 był równie skurwiały. Nie wiem. I don't know. Czy może ktoś powie, że jestem masochistą, ale klimat na razie mi się podoba tej gry. Muzyka jest jakaś podziwna, powiem tak, ale nie jest źle. Chuj. Kompanii to tam są tylko do tego, żeby stać i patrzeć. Czubaka. Nie wiem, kurwa, gdzie mam iść. Już jeden szwaben trafiony. Do 50% się odnawia. Patrz, strzela, kurwa, po workach. Shit. Ta. Chyba mamy anioła stróża, no chyba. Anioła glicza. Ten wybuch to wasza sprawa. Tak. Było ciężko.
reszta waszego oddziału. Czy nie, Adam, ja nie narzekam już na audio ani na nic, wkurwia mnie tylko optymalizacja, aczkolwiek rozumiem, że jeżeli to jest czyjaś pierwsza gra, no to... Ale ten poziom trudności mogliby też troszeczkę coś z nim zrobić. No wiem, że może chcieli zrobić trudną grę, nie? Okej, okay, nie wnikam, ale... Lepiej za nimi iść, nie? Gra mi się trochę kojarzy z takim innym tytułem drugowojennym Raid, World War II Raid. To nie jest komplement akurat, ale... Nie zatrzymujmy się! Dalej może ktoś jeszcze żyć! Cicho, słyszycie to? Tak tutaj biegnie. Szybko, przecież mamy... Aha, wykryty. O, super, zostałem wykryty. Shit, man. Chyba tak, chyba macie anioła stróża. Chyba mamy anioła stróża, wiesz, Witchaven. Słychać ich tak samo. Mimo, że się oddaliłem, tu słychać tak samo. Very good. To, co zostało z naszej linii obrony. W lesie jest jednak pełno Niemców, a przed nami jeszcze dwa bunkry. Pewnie zajęte. Dobra, nie mamy czasu do stacji Miosza. Może gdzieś jeszcze są nasi. Czasami tak rozmawiamy. No tak, czasami tak właśnie, bo oni czytają z kartki, wiesz o co chodzi. Patrz, teraz mi pokazuje, że mam tu iść, widzisz? Nie poszedłem do tego punktu. O, i teraz dopiero mi pokaże, że mam iść do tego. No, za palącą się ciężarówkę. Zostałeś wykryty przez nieprzyjaciela? Co? Jak kurwa. Dobra. Na dzisiaj sobie daruję, na dzisiaj już daruję nagrywanie. I będziemy kontynuować już wkrótce. Bywajcie.